Hej hej kochani, witam was, tu wasza Aleksandra z przekazem duchowym na ten tydzień od 10 do 16 marca. Wczoraj, kochani, miała miejsce kulminacja pełni Księżyca w Pannie, a więc czas porządków, sprzątania, podwóreczek, rozwijania, zapewniania sobie lepszej przyszłości. Um. Korzystania z nauki na własnych błędach, mam wrażenie, i zabierania własnego głosu, czyli mówcie swoim własnym głosem. Możecie mieć takie wrażenie, że w tym tygodniu hmm, popełni, bo dzisiaj jeszcze mamy pełnię, wczoraj była kulminacja, dzisiaj pełnia nadal ma miejsce. Możecie mieć takie wrażenie, że hmm, Jesteście jakby w centrum trąby powietrznej. Naprawdę. W centrum trąby powietrznej. E, o co tu chodzi? Prawdopodobnie o to, że czekacie na rozwój wypadków, i przez Wasze życie teraz, w kolejnych tygodniach około miesiąca to potrwa. Do następnych do następnego nowiu bądź pełni, mniej więcej. Będą się przetaczały takie takie naprawdę ym, jakby ogniste koła, czyli takie. Ym, jak, jakby wiecie co, jakby nagle cztery pory roku się pojawiły w jednej chwili. Tu wylosowałam dla Was kartę o Raziela. Raziele. Zobaczcie, jak ta karta wygląda. Tu właśnie mamy tę trąbę powietrzną, w której się znajdziemy wszyscy bez wyjątku. I tu wiecie, co trzeba będzie przemyśleć problem i zabrać głos nie od razu. Dopiero wtedy, gdy będziemy mieć jasność sytuacji, to jest bardzo wielka sztuka, dlatego że słowa wypowiadane mają moc olbrzymią. Doskonale wiemy to, prawda? W epoce informacji ta siła jest często niedoceniana, przeoczana albo wręcz przeciwnie, nadmiernie akcentowana. Chodzi o to, że najprawdopodobniej y, będziemy wezwani do takiego przypomnienia sobie o znaczeniu wypowiadanych słów. W tym tygodniu wiecie, co będzie premiowana? Mądrość i stabilność. Mądrość i stabilność. Co to oznacza? Ta karta mówi o tym, że um, słowa, które wy, wymawiasz, um, są wyrazem albo Twojej siły, albo wręcz przeciwnie. W każdym razie odzwierciedlają stan duszy. I teraz trzeba będzie w tym tygodniu naprawdę uważać na słowa. To znaczy, że wszystko to, co powiesz, będzie świadczyło o Tobie, tak? O Twoich poglądach, o nastawieniu, o sposobie, w jaki świat odbierasz. I pamiętaj o jednym. Pamiętaj o jednym, że słowa, tak jak Czesław Niemen, śpiewał kiedyś, tak, mogą zabić. Są je czasami właśnie jak yy, mogą być nożem, tak? Który wbija się w serce. Słowa mogą też obdarzać miłością. Także wybór w tym tygodniu, właściwie w najbliższych dwóch tygodniach, należy do Ciebie. To znaczy, że Ty jesteś za słowa odpowiedzialny, to co wysyłasz w świat, czyli mm, mogą być nośnikiem Twojej mocy, potęgi, albo wręcz przeciwnie, prawda? Wręcz przeciwnie. Możesz je wypowiedzieć w sposób nierozważny. Z tej siły słowa możesz skorzystać w sposób też nieświadomy. I to więcej oczywiście przynosi szkody niż pożytku. I w zasadzie to już nie da się zmazać tego, co zostało powiedziane. To już jest, to już się zapisało. Jest w energiach. Ma swoje własne życie, można powiedzieć słowo wypowiedziane. Także, kochani, takie wyzwanie macie w tym tygodniu, żeby. Bo będziecie skonfrontowani z wypowiadaniem, w, z takimi sytuacjami, które będziecie musieli się opowiedzieć albo po stronie czegoś, albo coś wyrazić, albo gdzieś wystąpić jakąś prezentacją, albo kogoś spróbować przekonać, albo będziecie sami przekonywani do czegoś. W każdym razie jakaś taka będzie konfrontacja, której. Będziecie musieli podjąć decyzję, czy lepiej milczeć, powstrzymać się od komentarza, czy przemyśleć dany problem, i głos zabrać. Ale może później, nie od razu. Pamiętaj o tym, że też słowa wypowiadane z serca mają wielką moc, jeśli chodzi właśnie o kwestie na przykład uczuciowe. I tu trzeba rzeczywiście. Yy, Mówić jasno też o swoich uczuciach, tak? Jeżeli przepełniają cię te uczucia i czujesz, że to jest ten moment, to nie zawahaj się tych słów użyć jest tutaj ci powiedziane. Nie zawahaj się. Dlaczego? Dlatego, że słowa niewypowiedziane to jest też jak taka kumulacja tych słów powoduje, że jakby zatrzymasz się w tej trąbie powietrznej. Natomiast nie, nie, nie sposób opanować te, te emocje, tak? Gdzieś tam po prostu one cię i tak wypchną, i w, i w późniejszym czasie i tak będziesz musiała czy musiał się tam do czegoś zdeklarować, po, po którejś stronie się opowiedzieć. Także to jest takie przesłanie ogólne, duchowe na ten tydzień. Ogólnie dla wszystkich taka energia wiodąca. Teraz, kochani, tutaj. Macie wróżbę wyboru, czyli po prostu sobie tutaj powybierajcie obiekt 1, 2 bądź 3. Oczywiście, szybciutko, tak, podświadomość wybiera, czyli tak jak znacie reguły. Tu coś mi się widzicie, o teraz lepiej widać. Wybieracie sobie tę kartę, która was najbardziej przyciąga. Jeszcze na koniec zrobimy sobie krótki bonusik na Dzień Mężczyzny, bo dzisiaj jest Dzień Mężczyzny, nie wiem, czy wszyscy wiedzą, 8 marca kobietki. Dzisiaj Dzień Mężczyzny, więc bonusik dorzucę na koniec. Na razie kobiety i mężczyźni, tu niezależnie od płci. Przekaz duchowy przypominam na ten tydzień, 10-16 marzec. Czyli porządkujemy po pełni, uważamy na słowa, na wypowiadane słowa. Mówimy od serca, jeśli już musimy mówić i zabrać głos. Jeśli nie, powstrzymajmy się i trzymajmy język ze zębami, jeśli to jest konieczne. Dobrze, jeden, dwa, trzy. Zostawiamy jedyneczkę. Poszukiwanie. Poszukiwania, tak? Poszukiwanie. Czego tutaj będziecie szukać, moje drogie jedynki? Yy... Odpowiedzi. Będziecie szukać odpowiedzi. Dodatkowo tutaj kartę macie komunikacji. To, co ten rodzaj poszukiwań, odpowiedzi na pytanie może uzdrowić bądź dopomóc, to. Komunikacja z drugim człowiekiem. Spotkanie się gdzieś w połowie drogi na tym moście. Tu mamy też listy, które gdzieś tam przepływają w przestworzach, tak? Może to być ta trąba powietrzna. Te dwie osoby znajdą się w oku cyklonu. Mistrz tu przyniósł czajnik i nalewa herbatę na tym obrazku do filiżanki. I on nie przestaje. Leje, leje tak długo, że zobaczcie. No, uważajcie na komunikację, żeby to nie było lanie wody, bo tu macie takie ostrzeżenie. Mówcie konkretnie, jeśli już musicie, ale nie lejcie wody tak długo, aż ta filiżanka się przeleje albo jakaś cz czara goryczy zostanie przelana, bo będzie o jedną kroplę za dużo. Naprawdę uważajcie na słowa. Ja widzę teraz takiego zmęczonego człowieka, konkretnie mężczyznę, który właśnie krzyczy, tak. Krzyczy, że ta filiżanka jest już pełna. Że spodek już jest pełen. Że tuż się po prostu coś przelało. To jest taka Twoja sytuacja. Twój umysł jest tu pokazany, że jest pełen pytań w tym tygodniu. Jesteś człowiekiem inteligentnym. Ale twój umysł jest tak pełen, że w zasadzie tam już nie ma miejsca na to, żeby przyjąć coś więcej. Może też twoje serce być już też przepełnione jakimś uczuciem, bo tu widać przy karcie tego mostu, karcie komunikacji, że te uczucia się już tak mocno wylewają, że trzeba będzie je jakoś, no konkretnie tutaj, yy, zamanifestować. W każdym razie pytania, 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 a później odpowiedzi, odpowiedzi, odpowiedzi. Póki co ja widzę sytuację dla jedynek, że więcej jest pytań niż odpowiedzi w tym poszukiwaniu. Ciągle zadajesz sobie pytania, to jest taka wiesz, dżungla filozoficzna pokazana, że te pytania przychodzą, ale nie odchodzą co gorsza, bo żeby odeszły, to pół biedy, ale one się nawarstwiają. Więcej nie wiesz niż wiesz. Aż taki tłum pytań się robi, tak jakby każde pytanie stawało się żywą osobą. Po prostu z tych pytań tworzą się tłumy, wiesz? Tłumy bytów, bytów, bytów. I każde po prostu idzie swoją ulicą. Każdy byt idzie swoją ulicą. Tu masz powiedziane jedyneczko, że yy, bardzo cię to męczy, jakaś niepewność. I trzeba tutaj tak sobie właśnie usiąść i poczęstować się herbatą. I mistrz zen przygotowuje ci tu herbatę. No, i teraz tak parzy ci tę herbatę. Samowar, samowar ci tu śpiewa, aromat herbaty się roznosi. I tu masz powiedziane, że właściwie ten rytuał picia herbaty w spokoju jest odpowiedzią na te Twoje pytania. Co, to, co ta karta, a właściwie ten zestaw kart chce ci powiedzieć? Yy, że yy, przede wszystkim musisz yy, przestać z siebie, wiesz co, wylewać te, te wszystkie pytania, aż one się na podłogę przeniosą. Bo. Yy, te pytania się aż po podłodze prawie, że rozlewają, tak? Zaczynają wypełniać całe miejsce, więc. A to miejsce też jest ograniczone. Tu masz powiedziane, żeby w ciszy i spokoju po prostu yy... opróżnić filiżankę z pytań albo też z jakichś yy, takich. Tak widzę takie nawarstwienia, wiecie, jakby się tworzyły skały. Jedna warstwa, druga, trzecia i tak dalej, te warstwy geologiczne, nie? Żeby opróżnić filiżankę z pytań, ale nie tylko, z, po, z przeszłości też i przyjść ponownie. Tu są te porządki wiosenne popełni w pannie, że najpierw, kochani moi drodzy jedyne, jedyneczki, trzeba stworzyć odrobinę przestrzeni w sobie. Tu widać, że jest chęć pokochania, bycia kochanym, bycia z drugim człowiekiem, komunikacji, lepszej komunikacji, dogadywania się z ludźmi. Tylko, że jedynki mają powiedziane: Ta filiżanka u was jest przepełniona, za dużo dzieje się w głowie, serce jest nieoczyszczone, przestrzeń jest nieoczyszczona, tu już się więcej nie zmieści. I prawdopodobnie też ta osoba w Twoim życiu się zmieścić nie może. Wiesz, dlaczego? Bo nie ma tej przestrzeni w tobie. Trzeba tę przestrzeń w sobie zrobić. I tę herbatkę jeszcze raz zagotować, i jeszcze raz ją wlać, ale tak, żeby do pustej filiżanki. Po prostu jest powiedziane, do pełnej filiżanki już nie wlejesz. Nie wlejesz, bo to będzie się na podłogę wylewało, tak? Może powstać z tego jakiś Ocean West co najwyżej. Natomiast nic yy, twórczego. Pytania, 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 poszukiwania, poszukiwania, poszukiwania. Jedynki mają tu powiedziane, stwórz choć odrobinę przestrzeni w sobie, opróżnij tę filiżankę i wróć. Wróć, ale z pustym, czystym kątem. Po prostu. Dobrze, dwójeczki. Wiosenne porządki uważają na słowa, ale czyżby? Tu mamy szalone serce. Dwójki raczej odwrotnie niż jedynki. Są tutaj zachęcane do, powiedziałabym takiego szaleństwa w kontekście serca. To szalone serce nazywane jest głupim sercem. Zobaczcie, jak ta karta tutaj wygląda. Nie wiem, czy to tutaj będzie widać jeszcze gorzej. Tak, tak, tak. Teraz to kombinuję, żeby przybliżyć. Nie wiem. Tak, kombinuję, że teraz jest coraz gorzej, nie? O, teraz widać. Święty Franciszek z Asyżu, który pamiętajmy, pamiętamy, tak? Kochał zwierzęta. Miłość do zwierząt, ptaki tutaj siadają mu, mu na nodze, na jego ciele, na kolanach. To jest takie zrozumienie, że głupiec jest lepszy niż papież, nie? O co chodzi? Że w tym, tym nadchodzącym czasie, dwu, dwóch tygodni najbliższych, jest takie zrozumienie, że, yy, że serce tak naprawdę nie jest głupie i te porywy serca nie są głupie. Że głupiec nie jest zwyczajnym głupcem. Ten Franciszek z Osyżu jest tu pokazany jako głupiec Boga, wiesz? Że on był głupcem Boga. Dlaczego? Nie tyle głupim, co takim naiwnym w miłości. Czyli Drzewa, ptaki, ryby, tak, wszystko to, co dookoła, to jest uwielbienie i umiłowanie wszystkiego, co wokół rzeki, powietrza, nieba, wzlatywania, odlatywania, tego przepływu, który jest w codzienności i, i, i w sercu, który się dokonuje. Serce to ma własne powody do wszystkich reakcji, czyli i do smutku, i do żalu, i do wielu innych rzeczy, i do radości. Umysł nie może tego zrozumieć. Tu jest pokazana taka gloryfikacja serca, czyli własnego wymiaru istnienia to, co jest całkowicie dla umysłu niewidoczne czyli tu jest wyżej, głębiej. Ktoś może być poza Waszym zasięgiem tutaj widać. Albo wy sami gdzieś tam bronicie się przed uczuciem, bądź y, jakimś y, lub wchodzeniem w coś i wygląda to dosyć głupio. Tutaj jest powiedziane, że, y, że w ogóle miłość zawsze wygląda dosyć głupio, bo miłość nie, nie służy jakiejś takiej potrzebie utylitarnej, tak? Czyli nie chodzi o to, to, o to, czy to jest pożyteczne, czy to się na coś przyda, tylko po prostu wykorzystuje się tutaj zupełnie coś innego. Nie masz celu i nie zamieniasz wszystko w środki, żeby ten cel osiągnąć, tak jak jest umyśle, tylko miłość wymaga czegoś innego. Tutaj miłości, miłości nie można też zamienić w jakiś środek, który prowadzi do, do, do innego celu. Miłość sama w sobie jest celem. I tu masz powiedziane, że po prostu ten nadchodzący czas będzie takim czasem, takim wyzwaniem, wiesz, do połączenia Cię z... albo z czymś, jakąś pasją życiową, z czymś, co kochasz. Z czymś lub kimś, co, co lub kogo kochasz. To będzie takie uzdrawianie tego szalonego serca. Czy będzie? Powiedziałabym, może być. To jest potencjał, to jest tak, tak jak ta rzeka pełna skaczących rybek. Zobacz, te rybki Wyskakują z wody, tak? One wyskakują z wody. To znaczy, że miejsce, w którym są, czyli emocje, uczucia, bo to woda, miejsce, w którym są, jest już za ciasne, coś tu już nie działa, nie działa. Nie działają te metody, które wcześniej yy, tak skwapliwie yy, obmyśliłeś, obmyśl, obmyśliłaś, kalkulowałaś sprytnie, inteligentnie w swoim umyśle. Znajdziesz się w takiej być może trąbie powietrznej, która będzie wymagała zrobienia porządku, może też walczenia, i bardziej yy, taka walka pokazuje się agresywności na danym stanowisku. Ktoś taki w otoczeniu może się pojawić, ale po to wiesz, że żeby wy, być może cię wyrzucić z tej drogi, na której jesteś, z drogi, która się nazywa bycie szefem jakiejś polityki w życiu, nie. Podobnie jak tutaj religia była sprawą drugorzędną u Franciszka, a liczyło się coś zupełnie innego, podobnie może być z Twoją pracą, która jest Twoją religią, albo z miłością, która jest Twoją religią. Tyle tylko, że tutaj jest yy, położony taki nacisk nie na, na dyplomację i nie na jakąś konkurencyjną agresję, czy po prostu wykorzystywanie innych po, po drodze i potem ich wyrzucenie, tak. Czyli bierzemy, przetrawiamy i, i wyrzucamy, to nie. Tylko urzeczywistnienia tego, co jest najwyższe. Tych pragnień serca i połączenia się. Znowu mamy moc i połączenie się dwójki ludzi. Ale tam w jedynce był taki problem pokazany: u jedynek, że owszem, ale poprzez komunikację dopiero, a tu mamy już realne połączenie. Dwójki są jakby w tym rozwoju miłości czy pasji dalej. Tutaj jest taka faza rozkwitania, rozkwitania drzewa pokazana. Czyli powiedziałabym, że wszelkie sprawy uczuciowe albo związane po prostu z życiową pasją, na przykład z zawodem, nie, który kochacie, to jesteście na bardzo dobrej takiej drodze, żeby, żeby to rozwinąć. I nie należy się tutaj zatrzymywać, tylko rzeczywiście iść po swoje, ale pamiętajcie, idąc po swoje... Nie chodzi o, wiecie, takie uzyskiwanie korzyści i kalkulowanie, tylko wyjście z miłością, wyjście z miłością i takie postanowienie wewnętrzne: niech miłość sama w sobie będzie tym celem, tak? A reszta już mnie nie interesuje. Nie interesuje mnie, czy ten ptak podleci i usiądzie na moim ramieniu, czy za tydzień odleci. Samo doświadczenie miłości powinno być tutaj. Najważniejsze. Dobrze. Trójeczki, umysł. Trójeczki mają tutaj y, jeszcze inną sytuację. Porządki w pannie w pełni będą powodowały, no, powodowały, jeśli skorzystacie z szansy, jaką wam daje energia dwóch nadchodzących tygodni, y, zmieniania swojego piekła w niebo. To jest kwestia namalowania innej wizji. Zobacz, jakie tu wizje w umyśle się trójeczką u ciebie malują. Zobacz, jak to wygląda. Ym... Drzewo życia, a właściwie tu jest ta piramida maslowa, czyli maslowa, czyli mamy tak. Najpierw potrzeby pierwszego rzędu, później wyższego, Ym... ale nie widzę potrzeb wyższego rzędu. To drzewo wyrastające z umysłu, zakorzenione w umyśle pokazuje, że tak. Jedzenie, tu jakieś dobre winko, czyli dobra zabawa. Yy, później jakaś próżnia duchowa, te demony tutaj się dobierają ci do głowy. Bo co? Jaki jest finał? No, widzisz, jaki jest finał, nie? Drewniany domek na drzewie w dodatku. Widzisz ten drewniany domek na drzewie, nie? No, nie jest to marzenie z lat chłopięcych czy dziecięcych. Zdecydowanie nie. Czyli przy, przypomnij ci ten tydzień. Właściwie dwa najbliższe tygodnie o negatywności yy, i pozytywach. Yy, tak jakbyś był takim czarodziejem, tego co wytwarzasz w swojej głowie, wiesz? Masz tu powiedziane, że możesz wokół siebie takie czary czynić, które polegają na tym, że po prostu yy, sam sobie yy, czy sama sobie zmieniasz piekło w niebo i odwrotnie. To jest właśnie kwestia tego, jak bardzo kochasz niedolę albo yy, wręcz yy, albo coś innego, tak? Czyli, czyli jakiś tam sukces rzeczowy. Jeśli bardzo kochasz niedolę, a możesz mieć takie skłonności, to tutaj masz ostrzeżenie trujeczko, że możesz stworzyć tego tyle, ile zechcesz, aż do upojenia. I tak się upojysz tą niedolą, że nie będzie miejsca na nic innego w Twojej głowie. Pamiętaj, czym wypełniasz swoje myśli i swoją głowę, dlatego że jeśli takimi właśnie negatywami czy tymi takimi pierwotnymi potrzebami, czyli przede wszystkim ta opcja ukierunkowana na no, zarabianie pieniędzy i bezpieczeństwo finansowe, ewentualnie dobrą zabawę i nic poza tym, to tu jest powiedziane, że wpadasz we własną sieć, czyli wtedy to właściwie wiesz, co nawet nie ma co narzekać, bo to jest Twoja kreacja, to jest Twój obraz i tu masz takie, takie, takie wiesz, takie ostrzeżonko, że. Właściwie wręcz nie masz prawa za to, co się dzieje obecnie w Twoim życiu, nikogo obarczać odpowiedzialnością. I tu trójeczki mają powiedziane, że wszystko, co się dokonało, dokonuje bądź dokona. Yy, to z, praktycznie z Twojej przyczyny, że sam bierzesz za to odpowiedzialność. Dlaczego? Bo w Twojej głowie, jakby nie mogą pojawić się nowe możliwości, dopóty, dopóki ty. Nie poniechasz tworzenia świata negatywnego, tak? Możesz po prostu przestać stwarzać świat negatywny, a zacząć tworzyć yy, pozytywy, nie? Albo w ogóle opróżnić tą głowę, odprężyć się jak twórca przed jak dokonaniem yy, jakiegoś skoku na, 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 na dzieło, następne, tak? Na jakiś projekt. Udać się na spoczynek i ten spoczynek umysłu jest medytacją. Tu masz dodatkowo, dociągnęłam Ci karty niewinności, czyli kartę łaski. Możesz uzyskać taką łaskę wyjścia z, z klatki umysłu, zobacz. Być może właśnie tutaj yy, są jakieś takie układy trójkątne. Pułapką może być odejście, dokładnie tak jak na tej karcie, odejście z tej pułapki domowej, odejście od jakiejś kobiety. Równie dobrze tu może być zamiana ról, czyli to kobieta może odchodzić od mężczyzny do innego mężczyzny. Czy zmieniać miejsce pracy, tak? Tu jest pokazana zmiana. Widzisz, nie? Coś innego cię woła. Jest jakaś nowa możliwość na horyzoncie, i to jest jakiś taki rodzaj niewinności i łaski, yy, który macie odciągnąć od tej klatki, od tej pułapki, w której się z kimś najprawdopodobniej znalazłeś, ale mam wrażenie, że na własne życzenie, i tutaj sobie tę trumnę w głowie wybudowałeś. Sporo cierpienia, ale. Każda negaty każdą negatywność można tutaj przekuć w radość. Tutaj widać tego chłopca, który jest na zewnątrz, który właśnie, to już nie jest ten domek na drzewie w postaci trumienki, tylko latawiec. Tutaj spuszczanie yy, wodzy tym, tym swoim kreacjom, tym, tym swoim dzikim pomysłom urzeczywistniają się sny. A nie igrają te duchy tutaj z wami, duchy umysłu, nie? Yy, tu masz powiedziane trujeczko, że myślenie, które może stać się rzeczywistością. Mieści się tutaj na tym drzewie Twojego ży życia i na drzewie życzeń, bo to jednocześnie jest życie i życzenia, wiesz, takie życie życzeniami. Mało kto życzeniami nie myśli. Powiedziałabym, że na to potrzeba i czasu, i dużej dojrzałości, żeby swoimi myślami nie stwarzać życzenia, ale żeby swoimi myślami stwarzać swoją fundamentalną prawdę, którą, którą chcesz zrozumieć, a to już jest różnica. I właściwie to, co było tu wcześniej pokazane przy rozkładzie ogólnym, tutaj też chodziło o to, żeby w tej trąbie powietrznej być może Twoich myśli i uwarunkowań odnaleźć prawdę, tak? Odnaleźć też właściwie słowa, którymi się posługujesz, dlatego że no najpierw mamy myśli, później mamy słowa, później doświadczenia, tak? Jest taka kolejność. Więc, yy, żeby teraz uważaj, życie było twórcze, czyli ta rzeczywistość, którą stwarzasz i piękne, no to umysł musi być piękny i twórczy, i twoje myśli muszą być piękne i twórcze. Jeśli myśli nie będą, będą tym drzewem życzeń, ale jednocześnie też życzeniem komuś czegoś najgorszego, bo i taką opcję tu widzę, yy, to yy, widzisz, yy, Rozminiesz się z tym, co najważniejsze, tak? Po prostu gdzieś tam utkwisz w tym, w tym umyśle i, i takich takich pragnień, pragnień, dotarcia do jakiegoś celu. I to będzie taka sieć, to tak jak pająk się we własnej sieci zaplątuje. Tu chodzi o coś innego. Żeby się cieszyć żeby mieć inną wizję, żeby odprężyć się gdzieś w cieniu tego drzewa, nie tworzyć go sobie na głowie, tylko postawić gdzieś obok i w cieniu tego drzewa odpocząć, zdystansować się do problemów, trzeba uruchomić pozytywne myślenie, zdecydowanie i może mniej życzeniowe. Powiedziałabym, że jeżeli to drzewo będzie stało obok nie będzie tych życzeń w Twoim umyśle. A co będzie wobec tego? Zamiast. Co będzie zamiast? Będzie ta niewinność, która tu jest pokazana, czyli zamiast tych takich pragnień, będzie po prostu działanie. Najpierw to może być takie działanie z niedziałania, taka właśnie medytacja spoczynku umysłu, a później będą się po pojawiały równie automatycznie jak wcześniej. Myśli, ale już bardziej twórcze, takie czystsze, tak? Piękniejsze. Więc tutaj jest takie właśnie wezwanie dla Ciebie. Z czego ono wynika? Najprawdopodobniej yy, wiesz co z takiej energii, w której Ty teraz jesteś, bo tak czuję, że tu dużo w życiu brakuje, że w głowie oczywiście może jakieś marzenia powstały, natomiast Ty tymi marzeniami nie potrafisz się zaopiekować nie masz mocy stwarzania eee, a nie masz mocy stwarzania dlatego, że ten Twój umysł produkuje konkurencyjne cele w ogóle jakąś konkurencję masz w głowie, wiesz <śmiech> przepraszam <śmiech> czyli prawda konflikt jest w Twojej głowie konflikt sam, samego ze sobą i też konflikt i ten konflikt przenosi się, widzę, na konflikt też z innymi ludźmi dobrze, z taką trójeczkę macie energię i w zasadzie to byłoby tyle, bo chciałam, żeby było krótko. Trzy takie przekazy duchowe dla Was. I teraz w zasadzie wiecie, co zrobimy już tylko bonus z okazji dnia mężczyzny, tak jak obiecałam. Święto mało popularne póki co. Choć uważam, że może i powinno być bardziej popularyzowane. Chociaż tutaj. To kobiety właściwie przez całe wieki musiały walczyć i się emancypować, a nie mężczyźni, prawda? Więc tutaj mamy jakby inny charakter zupełnie tego święta, więc nie będę wnikała w szczegóły co, dlaczego i jak. Jaką mamy tutaj ogólną energię dla mężczyzn, już bez jakiegoś takiego zagłębiania się w szczegóły znaków zodiaku, tylko teraz skupimy się na tej męskiej części widowni. Oglądających, co tutaj do was mężczyźni idzie. Mhm. Czas pozamykać rozpoczęte sprawy. Tu przede wszystkim, Słyszałem, że dwa ka dwie karty. Dobrze. Czas pozamykać yy, rozpoczęte sprawy. To co już rozpoczęliście. Wezwanie jesteście do lojalności, oddania i uczciwości, czyli słowa, które mają być wypowiadane, które były w przekazie ogólnym. Mają być uczciwe, myśli mają być uczciwe. Rozpoczęte sprawy zamykać, to znaczy po pierwsze uszanować zobowiązania, a po drugie tutaj macie powiedziane w wszyscy powietrza, czyli w wszyscy mieczy. Macie odejście, odchodzenie, od czego? Od tego, co nie służy. Tu zawsze sprawy idą ku lepszemu i tutaj też mamy po prostu taką energię, Zamknięcia jednocześnie i, i, i rozpoczynania czegoś nowego. Tu mamy zamykanie. Zamykanie, czyli odejścia. Karta ta mówi o tym, że jakieś trudności mogą się zakończyć pod warunkiem, że no tutaj ta męska część oglądających, bo do Was mówi mężczyźni udajecie się w jakąś podróż, tak? Ten mężczyzna też udaje się w podróż i ten też. Widać, że mu to dużo czasu zajęło. Myślenie o tej podróży, to wiecie, to może być podróż życia, nie? W kontekście intelektu, jak również i konkretnych cięć, i, bo w mieczach mamy cięcia, konkretnych cięć i y, takich spraw, y, które polegają na właśnie odcinaniu tego, pozbywaniu się tych, tych, tych negatywów ze swojego życia. Wszyscy powietrza mamy rzeczywiście przeprowadzkę często i tutaj zmianę miejsca. Widać, że dużo czasu myślenie na ten temat Wam zajęło, że to nie była prosta decyzja i jeszcze prawdopodobnie nie będzie. Ale, ale albo jest przeprowadzka, albo jest jakaś zmiana miejsca, bo wszyscy powietrza zawsze mamy zmianę miejsca, tak? Tutaj mężczyzna albo odchodzi, albo pozwala komuś odejść. Czyli uwaga, mężczyźni, albo Wy sami odchodzicie, opuszczacie jakieś miejsce w swoim życiu, to może być dom, rodzina, praca, cokolwiek. Albo pozwalacie komuś ze swojego życia odejść i patrzycie. Ten, ten rycerz się nie spieszy, on jest najwolniejszy ze wszystkich, on stoi i patrzy i żegna, tak? Mówi tak, pozamykałem rozpoczęte sprawy, uszanowałem zobowiązanie, na przykład zobowiązanie małżeństwa czy tam jakieś inne. Właściwie zrobiłem, co mogłem, i teraz pozwalam tej osobie odejść, na przykład dru drugiej połówce albo. Po prostu czemukolwiek innemu. Pozwalam odejść. Niech każdy idzie swoją drogą. Tu jest pokazana taka podróż, w, której, w którą wyruszacie sami, albo osoba, która odeszła. To jest podróż, w którą wyrusza sama. Reszta po prostu zostaje z tyłu, i tu jest pokazane to odejście. Tak? To jest taka energia ogólna dla mężczyzn. Jeżeli chodziłoby o jakieś nowe uczucia, no to wiecie co? To jest po prostu. Tak, słyszę, jeszcze nie czas, jeszcze nie teraz. To tak jak w piosence, kto to śpiewał, ten Radek, nie? Janusz Radek. Nie wiem, znacie to, czy nie znacie. To jest tak, jakby. Jak w tej piosence było, jeszcze nie czas, jeszcze nie teraz, z kawałków nas. Mm -hmm. Opowieść się skleja. Z kawałków nas opowieść się skleja. Czyli są jakieś kawałki, jest jakieś rozproszenie w mężczyznach, jest jakieś rozproszenie. Defragmentaryzacja, że po prostu niektórzy z Was odeszli bądź pozwalają odejść. Trochę tutaj widać takie rozklejenie się. Dokładnie. I jakbyście zapomnieli hasła do tego mm, komputera, który działał automatycznie, nie? Był jakiś automatyzm działania. Wklepywaliście hasło, password i z automatu działało. Teraz hasła nie pamiętacie. To hasło już nie działa. To hasło już nie działa, trzeba zmienić hasło, bo nie możecie uruchomić tego komputera, tego, tego, tego mechanizmu. Który może dotyczyć wiecie, wiecie, co takiego mechanicznego działania w pracy albo w miłości. Tu mamy jakiś taki mechanizm działania. I tu mężczyźni macie powiedziane, że do czterech miesięcy macie taką sytuację zmiany hasła w swoim życiu. To jest metafora, oczywiście, tak? Bo jeszcze nie czas, bo jeszcze nie teraz z tych kawałków, nas opowieść się skleja w miłości, bo coś obok się przerwało i patrzy w środek. Coś obok się przerwało, i patrzy w sam środek. Takie są słowa piosenki. Natomiast ja po prostu tutaj widzę takie, no różne, ró, 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 różne motywy, nie? Męskie, różne, różne. Yy, począwszy od osobistego kompleksu poprzez, yy, poprzez jakieś lęki, i aż do funkcjonowania pod jakąś presją w swoim życiu. Dobrze, wiecie co teraz zrobimy taką szybką wróżbę wyboru. To znaczy wy sobie po prostu wybierzecie kartę, która was przyciąga. I a może z innej talii. Karta, która was przyciąga. Żeby był jakiś wybór, żebyście wszyscy nie mieli tego samego. Tu mamy kartę numer 1 ósemka mieczy, mamy jedyneczkę. Dobra. Karta numer dwa. Wszystkie odwrócone. Tutaj mamy, to jest ta, on, on, król monet w odwrocie. Powiem Wam, że to, to też mi wiele mówi taki, taki układ o energiach dla mężczyzn. I weźmiemy sobie kartę numer 3, no to zobaczymy, co tam wyjdzie. W pozycji prostej siódemka kielichów. No to proszę sobie wybrać, mężczyźni drodzy, która Was tutaj najbardziej przyciąga. 1, 2 czy 3, długo się nie zastanawiać. Nie to, co tam na obrazku, że tu tam kobieta związana tutaj orzeł leci nad nią, tak. Tutaj z kolei ten król denarowy się odwraca, ma ten kamienny tron, a przed nim byk, no bo to często jest karta byka dosłownie w Zodiaku. No i na końcu tutaj mamy siódemkę kielichów, gdzie, gdzie po prostu ewidentnie mężczyzna stoi do połowy w wodzie zanurzony i jest w transie. On nawet ma takie oczy, zobaczcie, nieobecne. Nie wiem, czy to będzie widać. Może tak. O, zobacz, jak on ma oczy. Białka takie wywrócone, nie? Jest w transie, w jakimś takim amoku. A wtedy nic nie widzi. Bielmo na oczach, nie? Nic nie widzi. No, bo to jest karta iluzji. Coś tam pewnie już wybraliście. Mam nadzieję, że wcześniej mi się zaczęła mówić. Boże, znowu tu mi się będzie. Dobra. Generalnie, tu mamy taką sytuację, właśnie uwięzienia, bycie w pułapce czegoś, bo to razem też dużo tutaj widać. Gdzieś yy, koncentrowanie się na tych takich aspektach mniej barwnych, bo widać, że ta obfitość i stabilność finansowa gdzieś już jest za nami. A tu, je, a tu trzymacie tę buławkę i patrzycie przed siebie w coś, co nie do końca jeszcze widzicie jako. Jako całość, tylko fragment, który nie jest do końca pełny, wo wobec tego wzbudza wątpliwości i jest być może iluzją, nie? Być może iluzją w tej, w, tej, w tej siódemce, bo tu wszystkiego nie widać. No i w połowie jeszcze jesteście w jakichś emocjach, natomiast jakby druga część waszego ciała już ma kontakt yy, z. Tak zwaną rzeczywistością, ale to do końca nie jest jeszcze to. To, to. to jest jakiś taki mglisty, mglisty wizerunek, wizja tego, jak może być, a póki co nie jest. Ten odwrócony król Denarów też stracił poczucie. Bezpieczeństwa, nie? Być może dlatego, że tu jakaś kobieta odeszła, te więzy zostały przecięte, albo wy odeszliście. W każdym razie to też widać odejście z, od kogoś bądź od czegoś. Dobra? Zobaczymy najpierw tutaj dla jedynek, co wy tutaj, co, co, co właściwie ta karta mówi. Ja jeszcze tutaj dobiorę jakieś inne, żeby tu mieć pełniejszy obraz, oczywiście. Y Mężczyźni, którzy wybrali jedynkę, tak? Osiem mieczy, czyli znalezienie się w pułapce, w jakiejś sytuacji. Tu jest mężczyzna, który po prostu yy, ma taki osobisty kompleks. Próbuje, się to roz, próbuje to rozładować ten osobisty kompleks dokładnie na inny. Kompleks może wiązać się dosłownie z kobietą, bo widać tu tę energię. Albo wy jesteście w tej energii rozwiązania kompleksu, czyli nie tylko rozładowania na innych, ale może być takie narzucanie swojej obecności, bo często też ta kobieta narzuca wam swoją obecność, albo, albo wy. I tutaj, jedynki, macie powiedziane, że będziecie stać wobec wyzwania w takiej sytuacji. Yy, zostać czy uciec. To jest taka przeciwność, którą trzeba rozwiązać. Czyli albo zostać, przeciąć te więzi, albo uciec. Jest jakiś rodzaj pułapki. Dlatego, że yy, tą pułapką może być jak siła też tej kobiety, jest tu pokazana. Yy, więc yy, albo właśnie zostać, albo uciec, albo rozwiązać jednym kliknięciem. Nie? Albo rozwiązać jednym kliknięciem. Yy, tutaj. Yy, Właściwie powiedziane jest tak, że yy, jakaś taka rozmowa czy komunikacja, ona nie do końca tu problem rozwiąże, nie? Yy, tutaj raczej nie rozwiązuje się problemu yy, kompleksu. Tutaj trzeba by po prostu rozwiązać problem waszego kompleksu, jest pokazany. Jest problem kompleksu. Kompleks związany najprawdopodobniej z energią żeńską. Yy, albo w ogóle wiecie co yy, macie ochotę na jedno kliknięcie które tu było wcześniej pokazane zmiana hasła, pamiętacie i jednym kliknięciem, przyciskiem chęć wyjścia z tej pułapki ale póki co to ja widzę po prostu taką pracę wyłącznie emocją, nie? widać tutaj, jest pułapka emocjonalna i umysłowa, czyli jest problem kompleksu nierozwiązany. Tu pracuje się wyłącznie emocją, czyli czy złością, trzaskaniem drzwiami i często inwektywą, często niestabilnością emocjonalną, albo słuchajcie, tak jak tu na tej karcie jest przedstawione, definitywnym cięciem i odcięciem się tak? czyli izolacją. Niebezpieczeństwo jest takie, że de definitywne to odcięcie, izolacja to może być alkoholizm albo depresja, który mi się, mi się w tej karcie pokazuje, czyli niefajna energia. No, tak tu jedynki wybrały, tak macie. W związku z tym chciałabym tutaj doprecyzować jeszcze. No, tu po raz kolejny pokazuje się terapia, czyli jest jakiś problem terapeutyczny wręcz. I ta zmiana hasła, ja tu widzę, rzeczywiście dla niektórych z Was yy, będzie wiązała się z koniecznością uzdrawiania i to za pośrednictwem albo lekarza, albo miłości kochającej kobiety, czy poszukiwania miłości w Was i, 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 i wokół Was. Yy, pokazana jest tu wrażliwość i intuicja, i bogata osobowość kobieca w zderzeniu z inną energią kobiecą. Bardziej wyrachowaną, może bardziej atrakcyjną też jednocześnie, ale bardziej wyrachowaną, nie? A tu mamy czułość i delikatność. Na przyszłość bardziej, nie teraz. A może już teraz jest kwestia wyboru pomiędzy dwoma kobietami albo dwoma energiami, gdziekolwiek. Bardziej wrażliwą i taką intuicyjną, a energią bardziej despotyczną, wzbudzającą w Was kompleksy. Dobra. Zobaczmy teraz dwójeczki. Co mają dwójki? Dwójki, tu widzicie. Tracicie jakieś takie poczucie bezpieczeństwa, jakbyście przestali dysponować tym królestwem swoim. Bo to jest król trochę na bezkrólewiu, taki który, któremu niewiele zostaje. Bo całe bogactwo, które, które, które tu jest pokazane w tych owocach i kwiatach, jest za nim. Albo on tego nie widzi w danej sytuacji, nie? To jest taka, wiecie, co pokazana. Mm, taki pokazany mężczyzna, który chce zaistnieć, ale na dzień dzisiejszy on nie bardzo może. Dlaczego? Nie może budować tego poczucia władzy, wręcz albo inaczej. Dwójeczki tutaj, mężczyźni, jesteście w takim złudnym poczuciu władzy, bo ja widzę, że niektórzy z was mają jakieś takie cesarstwo, ale ono jest bardziej oparte na. Nie chcę powiedzieć od razu, kochani, na tyranii, despotyzmie czy obrażaniu się na świat, ale to jest pokazana ignorancja nikodemadyzmy, nie? On nie widzi, ale się tutaj mądrzy, zwłaszcza przed tym zwierzęciem. Tu mu pokazuje, patrz, kto, ja, kto tu rządzi tym terenem, nie? Tutaj jest osoba, która mało wie, ale staje się takim ortodoksem, czyli po prostu przyswaja takiego gotowca ideologicznego. Ja nie mówię, że wy tacy jesteście. Wy możecie po prostu być skonfrontowani, moi drodzy, z taką energią. Wiecie, ludzi w otoczeniu, którzy przyswajają te gotowce ideologiczne, czyli ślepo wierzą po prostu, nienawidzą czegoś, nienawidzą naukę, bo nie rozumieją. No i wtedy mówią, że na przykład, a uczony czy uczeni to są głupcy, bo i nie powie, że sam czegoś nie wie, nie umie bądź jest głupi. Tylko ślepo wierzy jakiemuś guru bądź wodzowi i mówi tak. No to stąd się bierze właśnie fanatyzm taki, taki ortodoksyjny, nie? Że po prostu mm, albo ślepa wiara w kogoś, lub w coś, w jakąś ideologię, najlepiej stworzoną przez siebie, a nie nienawidzę tego, co jest wokół, co mi inni proponują, bo nie rozumiem. A jak nie rozumiem, to łatwiej powiedzieć, że to jest głupie, nie? Niż to przyswoić się z tym, zapoznać. Yy, coś takiego tutaj mi się pokazuje w, przy dwójeczkach. Co wzbudza sporo takiego też funkcjonowania jakby pod, pod presją, kochani mężczyźni, dlatego że tutaj jakby w tej, w tej energii, w której Wy funkcjonujecie, pod presją nie robicie dla siebie praktycznie nic miłego, albo niewiele nie? niewiele tutaj jest przyjemności. Zobaczmy, skąd to się bierze, bo to jest jakaś taka mała przyjemność, bym powiedziała. Pokazany jest tutaj rydwan, tak jakbyście byli w rozdwojonej jaźni, czyli, czyli jest ta presja, tu nawet nie ma dwóch koni, tak jak zwykle w rydwanie, tylko cztery. Niesamowite tempo, które albo już jest, albo będzie w niedalekiej przyszłości, do lipca mniej więcej, najpóźniej w lipcu. Będziecie skonfrontowani z takim funkcjonowaniem właśnie pod presją, gdzie trudno wam będzie zrobić coś dla siebie miłego i życzliwie po prostu zająć się sobą. Tu nic nie jest pewne w tym rydwanie. Tu się człowieka eksploatuje, a, a wy chcecie mieć coś pewnego w życiu, to widać. Król denarów zawsze chce mieć coś w życiu pewnego, chociażby pewność siebie, a tu też tego może brakować. Tu masz powiedziane, żeby układać swój plan zajęć, tak? Samodzielnie, żeby. Więcej było takiego, wiesz, tego, takiego, tego, to co jest w tych kwiatkach tutaj, nie? Takiego, wiesz, wiosennego poranka, czyli zajęcia wykonywania z wdziękiem i z wdzięcznością. No ja tu wdzięku, ani wdzięczności, ani w, jednej, drugiej, ani w jednej, ani w drugiej karcie nie widzę, niestety. Tu widzę takie lęki, napinanie ciała i bóle głowy tutaj w tym, w tym układzie. Yy, I... Masz tu powiedziane w kontekście tego, co tutaj było wcześniej, tego Raziela, to połączmy razem te energie, bo są ważne, spójne yy, i dają nam obraz całości, trójeczki, żeby... Popro... Dwójeczki, tak, dwójeczki, tu już się pogubiłam, dwójeczki. Ja bo miałam cały czas trójeczki pewnie, dwójeczki. Żeby mówić słowami, które uzdrawiają, wiesz? Czyli słowa mają być natchnione, mają na duchu podnosić, uskrzydlać tutaj, tak jak tutaj jest w tym rydwanie. W komunikacji tutaj widzę pewien problem, odwracanie się tyłem, to znaczy, że słowa nie są naładowane u Ciebie miłością i pozytywną energią. I znowu podkreślę, że to nie, może, nie musi energia płynąć od Ciebie, ale równie dobrze to Ty możesz doświadczać słów, które nie są naładowane tą miłością tak? czy pozytywną energią. I tu trzeba pamiętać, że tymi swoimi słowami po prostu przekazujesz iskrę boskiej miłości. I teraz pytanie, nie? Czy, czy będziesz przekazywać, czy nie? Jeśli tak, no to poznasz to po tym, że inni to poczują. A jak inni poczują, no to będziesz takim naczyniem dla tych słów, czyli poczujesz się też sam w, w swojej skórze po prostu lepiej i poczujesz, że. poczujesz po prostu moc daru, który przekazujesz. Moc daru, który przekazujesz, nie? Jeżeli nie czujesz, że coś otrzymujesz dobrego, ten dar nie przychodzi, czy w postaci miłości, czy tam w sukcesu w pracy. To wtedy należałoby się zastanowić, co wysyłasz w świat. Jakie słowa, emocje, myśli, działania, bo skoro nie czujesz mocy daru, no to znaczy, że tego daru nie przekazujesz, tak? I inni tego poczuć nie mogą. No. Tu by się trzeba było zastanowić, bo ten układ wygląda tak właśnie dosyć nieciekawie, co jest przyczyną tej sytuacji. Sprawiedliwość karmiczna jest pra, pra, przyczyną. Ojej, tu wszystko mi spada, ładowarka mi spadła. Sorry. Sorry, Boys. Jest też taki zespół. Sorry, sorry. Więc tak, przyczyna jest tutaj karmiczna, tak? W sprawiedliwości. Albo dokładnie. Rozwiązania sądowe, podejmowanie kroków prawnych dosłownie i bez żadnej przenośni, czyli spłata długów. Nie mogą być długi finansowe tutaj mogą być działania na rzecz sprawiedliwości, generalnie całość mówi o wezwaniu do, uczciwym, do uczciwego postępowania, rozważenia stanowiska być może obydwu stron karmicznej sprawiedliwości, która ma doprowadzić, no mówię tak około lipca najpóźniej, tutaj do jakiegoś takiego, do przyspieszenia, bo tu widać mamy przyspieszone działania, mniej więcej im bliżej drugiej połowy roku, tym przyspieszenie w tym, w tym temacie, tak? Czyli drogie kochane dwójeczki, słuchajcie, tutaj rzeczywiście jest taka też energia uwalniająca Was, która domaga się spłaty jakiegoś długu, albo pieniężnego, albo moralnego. Dobra, trójeczki, trójeczki. Trójeczki w iluzyjkach jakiś się pogrążyły, pogrążyły się w iluzyjkach. Z czego się te iluzyjki wzięły, bo ja już tutaj nawiązałam do tej postaci. Z tym obłędnym, wręcz wzrokiem, zobaczcie. To nawet nie jest błędny, tylko obłędny, jakiś taki obłęd. On to próbuje się połączyć z jakąś yy, energią, która yy, oczekuje odpowiedzi, tak? Myśli, że, że przyjdą te odpowiedzi. No i właśnie, i błąd podstawowy jest taki, że. Yy, Coś tu ci wbito do głowy, co nie jest prawdą. Jest tu iluzja takiej hegemonii szczęścia, widzę, czy przymusu szczęścia. Dokładnie, zobacz. E, że od tego wszystko się zaczyna, tak? Obfitość. Róg obfitości, że otrzymam te odpowiedzi i ten róg obfitości z, dokładnie zaowocuje, to znaczy wy, wysypią się tutaj nowe możliwości emocjonalne. Tu mamy emocje, tu mamy emocje. Tu mamy kwestie związane z uczuciami, z miłością i tutaj tak samo. Jeżeli nie o to by chodziło, generalnie o odwzajemnioną miłość tu chodzi, widzę, bądź jej początek. I to jest jakiś rodzaj iluzji tworzony w głowie, ale wiesz z czego się bierze? To nie, nie tak, że źle. Nie. Ja tu widzę dwa aspekty. Lepszy i gorszy. Zacznę może od tego ciut gorszego, to znaczy... Przechodząc dosyć płynnie do też tej lepszej wersji, bo to się łączy bardzo, bardzo. Że tu masz taki wdrukowany kod hegemonii szczęścia, jakby przymusu szczęścia, bo wszędzie dookoła wmawia ci się wręcz, nie już od dziecka, że trzeba być szczęśliwym, nie? Głęboko zakorzeniony przymus. To jest taki, wiesz, mówiono ci wbijanie, wbijano do głowy, że trzeba tak żyć jarku yy, i Patryku i ten yy, i Krystianie, żeby być szczęśliwym. No, a jeśli nie jesteś, no, bo widać, że nie jesteś, nie czujesz tego, nie? Nie czujesz tego. No, ja powiem ci tak, no, masz prawo czuć albo nie czuć, i to jest taka twoja wewnętrzna po prostu wewnątrz sterowność, czyli może to być twój po prostu rys charakteru, który ja tutaj widzę często w tej karcie. Rys charakteru, który mówi o melancholii. To jest osoba melancholika. Być może po prostu ty masz trujeczko taką naturę, tak? Może jesteś poetą na przykład, no? Albo po prostu Twój smutek wynika jest bardzo racjonalny i wynika ze zrozumienia upadku współczesnego świata. I jesteś po prostu racjonalny, i trudno ci po prostu gdzieś tam, wiesz, nagle czuć szczęście, być przepełnionym tym szczęściem i, 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 i tryskać nim, nie? I pokazywać wszystkim wszem i wobec. Zobaczcie, moja radość, moje poczucie szczęścia. A tymczasem tego nie ma, bo ty po prostu rozumiesz, że ten współczesny świat. Się lansuje, nie? Ten lans wyparł różne rzeczy. Widać, że lans wyparł różne rzeczy. Te kolory, te reklamy, nie? Co ten lans wyparł? Jak w reklamie telewizyjnej: co ten lans wyparł? Prawdę, przyzwoitość, moralność, szacunek. Tu jest osoba samotna, więc tworzenie więzi. Też taka trochę bezrobotna tutaj widzę, zanurzona, czyli co jeszcze wyparł? Pracowitość, wytrwałość, syntezę, analizę, tak? Takie rzeczy. No i po prostu trójka ma tu powiedziane tak, że jeżeli trójeczko czujesz, że ta kultura, w której jesteś, to jest droga donikąd i to może być ta twoja trąba powietrzna, że to jest jakaś droga donikąd, tu widać. I nie ma tego odwzajemnienia płynącego ze świata w postaci prawdy, przyzwoitości, moralności i tak dalej. Jest to w jakiś sposób sprzeczne z twoją moralnością. No to masz powiedziane, że to jest dosyć w sumie proste nie? i trudne, żeby uciekać od wszystkiego, co jest koniunkturalne i tymczasowe. Od wszystkiego, co jest koniunkturalne i tymczasowe. Takiej tutaj ta część męska trujeczek ma. Co tu jest tutaj i w, w życiu trujek koniunkturalny i tymczasowy? zobacz. Uczucia. Paść kielichów po raz kolejny. Kielichy, 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 bardzo czytanie na miłość i emocje albo na dzieci, albo na dzieci. W każdym razie bardziej tu widzę taką energię no właśnie, tutaj tej niedojrzałości takiej, m, dziecięcej, jakiejś iluzyjki, ale to wiecie, m, albo w Was samych, albo w otoczeniu, bo to energie są oczywiście wymienne, więc ten koniunkturalizm i tymczasowość wynika z niedojrzałego podejścia do spraw uczuć i miłości. To jest trochę jak zaproszenie na imprezę, czyli pobawmy się, będzie romantycznie, spontanicznie, ale na krótko, nie? Ale na krótko. To jest rodzaj iluzji Yy, czyli takiego, yy, takiej historii pod tytułem zaproszenie z jakiegoś powodu, choć miło się zaczyna wszystko okazuje się być pomyłką nie yy, yy, natomiast tu jesteście predystynowani w kierunku odwzajemnienia uczuć, tylko właśnie pytanie czy jesteście już gotowi, nie? czy jesteście już gotowi, trójki? no jedne tak, drugie na pewno nie ale jak to można usprawnić? Żeby przyciągnąć to, czego pragniecie. No jak taki księgowy powiedziałabym, że tutaj nie pływać za bardzo w tych emocjach, nie odlatywać, z czym ten Ofanim Razel też do tego zachęcał. Stabilność, stabilizacja emocjonalna, stabilność emocjonalna, może też finansowa niewykluczona, że dużo rzeczy może Was omijać, bo nie jesteście stabilni finansowo, teraz. A dwa, że też yy, poważne tutaj jakieś rzeczy was omijają, jakieś poważne związki i tak, takie wiecie, głębokie, ale takie naprawdę, no właśnie głębokie, nie do połowy, tak jak ma ta osoba. Tylko, żeby można się zanurzyć łącznie z głową, nie? Tutaj wręcz się zapomnieć. Yy, no, to brakuje stabilizacji po prostu i poprzez wzrost tutaj pracy nad, nad tą swoją stabilnością emocjonalną, bądź finansową, bądź jedną i drugą dochodzicie do tego, do czego dojść chcecie, no a póki co nie będzie, bo ja tu wiesz, że taki problem, bo tu mi się dziewiątka ziemi też odwróciła, jakby po prostu um, no niektórzy nie ma, może nie mają pracy generalnie jakieś problemy z samodzielnością, widzę też finansową, też taki wątek tutaj się pokazał przy okazji, choć to nie musi być to, bo odwrócona dziewiątka ziemi to jest też karta która się tutaj pokazała, bo nie widzieliście, singla, który nie do końca jest zadowolony z tego stanu, że chciałby być z kimś, ale nie może, bo jakby nie jest gotowy albo na współpracę i kompromis, czeka na idealny moment, który, jak wiadomo, zwykle nie nadchodzi, bo trzeba wiedzieć, że idealny moment jest tu i teraz. A do pracy nad sobą, no to jak najbardziej. To wszystko, moi drodzy, takie oto przekazy ogólne, niezależnie od płci, i taki bonusik dorzucony w okazji Dnia Mężczyzn. Oczywiście żegnam się z Wami, życząc wszystkim mężczyznom oglądającym te przekazy spełnienia marzeń yy, i takiej właśnie. Yy, wiecie, co tak, tak, tak usłyszałam, że, że prawdy i przyzwoitości. No, no dobra, no, mogłabym założyć, że wszyscy jesteście prawi i przyzwoici. Ale skoro tak usłyszałam, to widocznie też niektórzy z Was yy, musie, muszą to, czy, czy, czy muszą. Nie wiem, czy muszą. No, widocznie potrzebują usłyszeć te słowa. A może nikt inny Wam tego nie powie, bo się boi? No. Yy, kochani, drodzy moi, spełnienia wpragnień i spokoju umysłu. Pozdrawiam serdecznie.